Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj Oliwia ma super dzień, bo gdzie idziesz? Na urodziny. Na urodziny do swojej koleżanki. Twoja koleżanka będzie już miała 4 lata, więc musimy coś jej kupić. Akcja jest taka, że pojedziemy do kilku sklepów, bo Twoja koleżanka chciałaby dostać pusi, nowe rzeczy, czyli to jest to, co my lubimy. Najlepiej czujemy się w tym temacie. No już mamy pierwszą rzecz dla niej, to jest ta oto maskotka. Mamy nadzieję, że się z niej ucieszy. Taka z jednym rogiem, Oliwia właśnie wybrała to. Damy jej również czapeczkę. No i wyobraź sobie, że jeszcze chciała mieć bluzkę. No i teraz jest problem. A wiesz jaki? Yes. Bo najwięcej bluzek jest w Reserved, ale tam rozmiary się zaczynają od 116, a my potrzebujemy rozmiar 110, więc chyba zostaje nam Sinsay. Tylko ta jakość tych bluzek w Sinsayu jest średnia, no ale i tak tam zajrzymy. Wy koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, co ostatecznie kupiłyśmy fajnego na prezent. Klikajcie nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8. Wszystko się zgadza. No to najpierw robimy zakupy, czy rysujemy laurkę pusinową? Idziemy na zakup. No to wybieramy się na shopping, a wychodźcie z nami. Nasz shopping zaczęłyśmy od zakupu bubble tea, bo dzisiaj jest bardzo ciepły dzień. Oliwi chciało się pić. Dobre? Mhm. Smakuje ci? Mhm. Pycha. Bo ja też je próbowałam. To pierwszy sklep, do jakiego pójdziemy, to będzie Sinsay. Jak myślisz, czy znajdziemy tam pusinowe bluzki? Tak. Też tak myślę. Niestety nic nie kupiłyśmy. Pani powiedziała, że były takie bluzki pusinowe, ale się wyprzedały. Oliwie, było tam bardzo zimno, bo tam jest włączona klimatyzacja. To teraz lecimy do Pepco. Może tutaj coś znajdziemy, a jak nie, to pomyślimy, co jeszcze byśmy mogły dorzucić do prezentu. Czy coś Ci się tutaj podoba? Bo według mnie to wszystko jest to, co było kiedyś. Jest burger. A do czego jest ten burger? Ja nie wiem, co się z nim robi. Ja bym wzięła takie gumeczki do włosów, bo gumki do włosów zawsze się przydadzą. I co, może jakąś biżuterię? Chodźmy tutaj na ten drugi dział. Oliwie zachwycił Harry Potter. Mi się najbardziej podoba ta sowa, a tobie też. To jak błyszczy. I kot jest, ale szkoda, że tylko jedna jest taka spinka, czyli trzeba by było kupić dwa takie zestawy, żeby był komplet. Kupisz mi? Kupię ci, jeżeli chcesz, to proszę bardzo. Wyszłyśmy ze sklepu. Oliwia coś sobie... żółtego? Coś żółtego? Oliwia wzięła sobie misia. Dobra, Oliwia bardzo chce mieć kaczuszkę i chyba ci się trafiła ta kaczka. Jakie masz niesamowite szczęście. Ostatnio miałaś tego takiego fioletowego, którego też chciałaś, a teraz tą kaczuszkę. No nie. No śliczny jest misiu. To teraz jedziemy jeszcze coś zjeść i śmigamy do domku zapakować prezent. W domu Wam wszystko pokażemy, co ostatecznie podarujesz swojej koleżance. Robimy sobie mały spacerek. Jest z nami też tata, który teraz do nas dołączył. A tutaj w koło jest las. Cieszę się, że pospacerujemy. Ja już czuję ten zapach lasu. Chciałam Ci jeszcze, Oliwio, powiedzieć, że będziesz miała niespodziankę. Tego dopiero się dowiesz, jak wrócisz z urodzin. Oliwia jeszcze nic nie wie, ale mogę tylko Ci powiedzieć, że będą u Ciebie w pokoju małe zmiany. Ale nie zdradzam żadnych szczegółów. Wróciłyśmy do domu, byłyśmy na rybce. Ja się tak strasznie najadłam, że ja nie wiem, czy jeszcze dzisiaj cokolwiek zjem. Nie wiem, jak tu Was ustawić, może odrobinkę niżej. O, tak chyba będzie lepiej. Bierzemy się za pakowanie prezentu. Cześć, muszę tylko zrobić. Mamy taką ładną torbę prezentową. I myślę, że pierwszą rzecz, jaką wrzucimy, to są po prostu, tutaj w środku są takie szablony, można odrysowywać różne zwierzątka. No fajne, fajne, ale chodź, bo tutaj zasłaniasz wszystkim to, co nagrywamy. Tutaj jest wszystko fajne. Wrzucamy do naszej torby prezentowej. Nie mogę sobie poradzić, jak siedzisz mi tu na kolanach. Pierwsza rzecz jest. Kolejna rzecz to mamy naklejki. O. Cała książka naklejek. Pusinowe
Puszynowe naklejki muszą być. Także je też wrzucamy do środeczka. Oliwia jeszcze musi narysować coś na tą okazję. Z tej okazji zrobić laurkę. No i kupiłyśmy, słuchajcie, zestaw z krainy lodu. Biżuteria musi być. Pusin, też wskakujesz do torby. Co? Weźmiemy jeszcze kociom temperówkę, wrzucimy. Ja nie chcę. Tą czapeczkę z pusinami. To, co Wam pokazywałyśmy w Pepko, czyli te gumki do włosków, koci długopis, ołówek i gumka do zmazywania. Ej. Taki komplecik. Słucham Ciebie. Ja to będę używać. Ty masz takie samo. Ale ciężka ta torba wyszła nawet. Mamy nadzieję, że solenizantka się ucieszy właśnie z takiego prezentu. Kochana, jeżeli nas oglądasz, to również życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Powiedz mi, czy będziesz się przebierała w sukienkę? Nie. Wydaje mi się, że ładniej wyglądasz i nie jesteś brudna, więc Oliwia idzie w tym kombinezonie. Ewentualnie przeczeszemy jeszcze włoski. No to co, rysujemy? To Oliwia bierze się za rysowanie laurki. Zapraszam Ciebie. A ja, drodzy widzowie, Wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę coś do nas wysłać, to tutaj na dole wklejemy Wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha i taką paczkę odpakujemy na odcinku. I muszę Wam o tym przypominać, bo codziennie dostajemy wiadomości prywatne, w jaki sposób wysłać do nas paczkę. Jedyny sposób to jest tylko paczkomat. Wiemy, że niektórzy z Was nie potrafią tego zrobić. Jeżeli macie z tym problem, to wyślemy Wam taką małą podpowiedź krok po kroku i wtedy sobie na pewno poradzicie. Czy jesteś już gotowa do wyjścia? Może jeszcze użyć swoich nowych pusinowych perfum? Proszę bardzo. Coś nam się przewraca ciągle ta torba. Jeszcze włożyłyśmy do środka słodycze. Uważaj tylko na oczy. No i baw się dobrze, zaraz jest 16, dosłownie za 5 minutek, więc musisz się spieszyć, tata cię podwiezie, a mama zostanie w domku. Buziaczek, kocham cię. To pa, baw się dobrze. Skoro Oliwia pojechała, to ja biorę się za pracę, czyli te wszystkie pusiny muszę gdzieś przełożyć, jeszcze nie wiem gdzie, i czekam za dziadkiem, który przyjdzie zamontować dwie półki tutaj na górze. Więc w końcu wszystkie pusinowe rzeczy u Oliwii się zmieszczą w pokoju, bo zobaczcie, jak to teraz wygląda, a to jeszcze nie jest wszystko. Oliwia ma jeszcze kilka rzeczy pochowanych w szafkach i do tego jeszcze ma w łazience płyny pusinowe, ręczniki, pościele, także troszeczkę mamy tego, a do tego jeszcze też mamy gęk mocniaków, który wylądował w szafce i mam nadzieję, że jak będą te dwie półki, to chociaż na tej wyższej półce znajdą się tam te maskotki. Trzymajcie za nas kciuki, żeby to ładnie wyszło i przede wszystkim, żeby ta zmiana spodobała się Oliwii, bo Oliwia nadal nic nie wie, co tutaj się będzie działo, więc jak wróci wieczorem do domu, to będzie totalnie zdziwiona. Minęły 2 godzinki, Oliwia wróciła do domu z urodzin. Opowiedz szybko widzom, jak było. Wybawiłaś się w kulkach? Okej, to super. A tutaj w domu bardzo dużo się działo. Oliwia jeszcze nie wie, jak wygląda jej pokój, bo kazałam jej zdjąć buty, nie patrzeć w tamtą stronę, gdzie nie powinna. Czy jesteś gotowa, żeby już wejść do swojego własnego pokoju i zobaczyć, jakie są zmiany? No to chodźmy. Zapraszam Ciebie. Otwórz oczy. Twoje pusiny mają teraz zupełnie nowy domek, czyli tu jest komoda, jest jedna półeczka, druga półeczka i nawet powiem Wam szczerze, żeby się zmieściła trzecia, więc jak będziesz miała więcej tych pusinów, to możemy jeszcze dokupić jedną półkę. Co o tym powiesz? Jesteś w szoku? Nareszcie nie będzie tyle tego tutaj wszystkiego. Co takie śmieszne jest? Tak, tutaj jeszcze zostały inne pusiny, takie mniejsze, które możesz sobie ułożyć niżej. Albo te pusiny możesz przełożyć tutaj, a te malutkie ułożyć tutaj. Mamo, dziękuję. Nie ma sprawy, chodź się przytulimy. Już dawno powinniśmy zrobić z tym porządek, ale dziadziuś nie miał czasu, żeby tutaj podjechać. To co? Musimy tutaj wszystko ułożyć. Może tym razem plecak będzie tu w rogu. O, a tutaj jeszcze się ukryła czapka i opaska pusinowa. Dobra, to teraz zrobimy test na żywo, czy dosięgasz do tej pierwszej półki. Czy dasz radę sobie zdjąć sama jakiegoś pusina? A tutaj już będzie problem. Będziesz musiała wejść albo na krzesełeczko, albo mnie poprosić, żebym ci coś dała. No, no?
No nie, udało ci się, to ty już jesteś taka duża? Oh no. To jeszcze tylko czekamy za tatą, który gdzieś tam wyszedł. I jak wróci, to też na pewno będzie zaskoczony tym efektem. To ja zaczynam układać pierwsze gadżety. Co ty tu robisz? Przecież to nie jest łóżko, ta twoja komoda. I w tym momencie przypomniał mi się challenge, ale to chyba rok temu nagrywałyśmy. 24 godziny nie możesz schodzić na podłogę i wtedy tutaj wchodziłaś jak kot. To teraz ja nie mam gdzie tego postawić. O, ewentualnie możemy przełożyć to tutaj. No ja już nie wiem, aranżacja należy do ciebie. Gdzie co będzie? Myślę, że to wszystko będzie się zmieniało. Raz będzie ten pushing tu, a raz będzie gdzieś tam. Właśnie wraca nasz tata. Cześć, tatuś. Cześć, dziewczyny. Co tam u ciebie słychać? Chodź, zobaczysz, co tutaj się zadziało. Wow. Podoba ci się? Nawet jest kawałek miejsca. Tak, jeszcze zostało miejsce na komodzie. Na mnie. Nie na ciebie. Na mnie. A co ty będziesz na komodzie? Może dostaniesz pushinem. A wiesz, co tu już będzie za rok? Stało na tych półkach? Książki do szkoły. Nie. No tak, no przecież jak pójdziesz do szkoły, to już książki wtedy. A co zrobimy z pusinami? Zobaczymy. Oliwio, chciałabyś zostać pusinem? Tak. Gdybyśmy cię posadzili na jednym tym, tak? Na jednej półeczce. To może jutro nagramy challenge, że przez 24 godziny będziesz pusinem. Może być? To będzie fajny dzień. Już jakiś czas temu nagrywałyśmy dla was odcinek, że 24 godziny jest na pusinowo. To teraz ty możesz zostać kotem. Nagramy takie wyzwanie? Tak, zakupy. Okej, okay. To musimy jeszcze tatę namówić, żebyśmy jutro pojechały do Clarisa. Tata się zastanawia, czy obrazek teraz damy tutaj z napisem Oliwia i mama od naszej kochanej widzki Dagmarki. Czy może powiesimy ten obrazek tutaj wyżej? Możecie nam doradzić, gdzie będzie lepiej? Moim zdaniem lepiej by było tutaj go powiesić. Tylko tutaj się już bardzo dużo dzieje. No. Nie wiem, czy nie za dużo. Nie. A tam z tamtej strony jest bardziej pusto. To zrobimy inaczej. Tata, przyjmij kamerę. No. I teraz ty sobie zerknij, jak to wygląda, jak ja dołożę to w ten sposób. Niżej. Jeszcze niżej? Niżej. Jeszcze niżej? I troszkę do... No tak mniej więcej, tak? No bardzo ładnie. A teraz sobie zobacz, jak to będzie wyglądało w ten sposób. Ło! Niedobrze? Niedobrze. To jeszcze musimy kupić te takie, jak to się nazywa? Taśmy. Takie plasterki, ja na to mówię. Bo nie będziemy już wiercić dziur w ścianie, a takie plasterki są fajne, bo tylko naklejacie i w każdej chwili można zdjąć taki obrazek. Tak. No dobra, to dziękujemy, tato, że nam doradziłeś. Teraz masz miejsce. No bo chciałem jeszcze ewentualnie tutaj postawić, jak jest miejsce. O właśnie. Ale wiesz, ty wiesz, jak to można postawić? Przecież tak możemy postawić ten obrazek. No właśnie. Jest. Tylko on będzie wśród pusinów. To ja nie wiem, czy on tutaj pasuje, bo wszystko jest pusinowe. No, nie wiem. To musisz już same ocenić. A jak znam życie, to tych pusinów jeszcze będzie więcej u nas. Ale akurat tutaj często korzystasz, że jak coś rysujesz, to sobie tutaj coś często kładziesz, więc... Nie... Albo wyjmujesz z tych pudełek, więc... Więc myślę, że to jednak nie będzie praktyczne. Na razie połóż tutaj, a potem zadecydujemy. No i masz misję, tato, żebyście z Oliwią poprzyczepiali te przypinki, bo my miałyśmy to zrobić ostatnio, ale nam nie wyszło, bo nam brakło czasu. Dobrze. To ma tak leżeć zapakowane? Tak. To my się Jeszcze powiesimy... Jeszcze powiesimy nad wejściem do Oliwii pokoju napis sklep. A czemu sklep? Będzie pusinowy sklep? Tak. Otworzymy dla was pusinowy sklep. Mamy coraz lepsze pomysły. Tylko w domu. Mamy mega dobre humory. Co chwilę się z czegoś śmiejemy, ale nie możemy wam powiedzieć, z czego przed chwilą Oliwia się śmiała. Bo niestety to na YouTube nie możemy wrzucić. To jest za bardzo prywatne. Przechodzimy do pozdrowień. Na sam koniec tego odcinka. Pozdrowimy 2, 4, 6, około 10 widzów. No i pierwsze pozdrowionka lecą do Nadii, która ma 9 lat i napisałaś ostatnio do nas na Instagramie. Buziaczki lecą do ciebie. Pozdrawiamy Tosię. Tosia ma dzisiaj 6 urodziny, czyli ma tyle lat co ty. Tosiu, wszystkiego najlepszego ci życzymy. Buziaczki ci wysyłamy. Jesteśmy ciekawe, co dostałaś. Możesz nam się pochwalić w komentarzu. No i serduszka ci robimy. Skoro masz urodziny, to jeszcze do ciebie leci takie serduszko. A jeszcze ci życzymy udanej zabawy. Pozdrawiamy Zofię Kelm,
Ta dziewczynka ma 12 lat, jest z Poznania. Buziaczki, jak to mówią, Poznań, miasto doznań. Pozdrowianki lecą do Amelki Buzor, która ma 8 lat. Buziaczki, pozdrawiamy. Osobę, która napisała z konta, Borys Ryszka 4941. Buziolki lecą for you. Pozdrawiamy Julię. Julia ma 9 lat, napisała z konta Samsung 8 plus 353. Buziaczki, pozdrawiamy. Milena Kisk 9025. Pozdrawianka lecą do Łucji. Łucja ma 10 lat. Ostatnio miałaś zabieg w szpitalu. Mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Życzymy Ci zdrówka. Buziaczki Ci przesyłamy. Pozdrawiamy Sandrę, która napisała z konta USER-BD5PO6XZ6M. I ostatnia osoba, do której polecam pozdrawianka, to jest Blanka, która napisała z konta Dominik Chowaniak 6477. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczenia w jutrzejszym filmie. Pa, pa, całusy 102. Tam mi spędzi.